Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii zagrajmy Sky Factory 3. I dzisiaj zrobimy tam sobie bardziej rozbudowę, bo ogólnie tak, nie chciałem wam sobie teraz tego pokazywać, no ale trudno. Ej, co się z tym stało? Mniejsza. Tu się rozbudowałem trochę i tadam, pofarmiłem trochę, porobiłem dużo fajnych rzeczy, mam nadzieję, i tutaj zaczynam sobie już robić coś pod automatyczne przesiewanie i tak dalej. Co tu zrobiłem? Heavy Steve'a zrobiłem ogólnie, bo tutaj ogarnąłem metodę, raczej no, ogarnąłem powiedzmy metodę tworzenia stali. Także jest bardzo fajnie. No dobra, zanim tam pójdziemy, to widzicie, muszę się tego mięska pozbyć. Tutaj lód recykler. Dobrze zauważyliście, że on pochłania wszystkie rzeczy wypadające z mobków. I bardzo dobrym pomysłem jest rzeczywiście jego postawienie tam, gdzie są te wszystkie mobki. I to raczej sobie zrobimy prędzej czy później. W tym momencie pozbierałem dużo mięska. I zobaczmy, ile mam bugsów. Ile nam to da bugsów? Nie pamiętam w sumie, ile było. Możecie sobie zobaczyć. Ej, co? No, dobra. Mamy 13 bugów. Ojej, przecież ja tego teraz nie... Dobra, okej, okay, nie spożytkuję, a jednak trochę spożytkowałem. Dobra, więc potrzebujemy teraz stali jeszcze ogólnie. Steel, mamy tutaj jeden blok stali. No tutaj, o, fajnie, nie jest coś na razie niego. Dobra, chodźcie wam jeszcze coś pokażę. To także teraz nie zaradza za dużo. O, dobra, na razie tak sobie zrobię. Uiii! No dalej, spływajmy w dół. Oczywiście to trwa jak zwykle masę, ma to masę czasu. I mam nadzieję, że jakoś to teraz dobra, potrwało. I teraz tak, tam się nie będę wam pokazywał. To wam pokazywałem, prawda? Jeśli nie, to tu sobie przetwarzam wszystkie rzeczy na loot bugi. I patrzcie, teraz powklejam wszystkie. Okej, okay, halo. Okej, okay, szybki jak rakietong było. No i mam teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć legendarców, więc to jest całkiem potężny wynik. Dobra, i tu zrobiłem ogólnie system sortowania w minimalnej wersji. Na tym to w sumie polega. Powinienem, wiem, to podczas odcinka zrobić, ale no jakoś tak mi nie wyszło. Podczas odcinka to ja zrobię, wiecie co, system dużego sortowania, stamtąd co będzie wydobywał się i tak dalej. Jak to działa? Tutaj jak widzicie mamy zasysacz. O, super, dostałem trochę poziomów. Halo, czy to zebrałem z tego? Nie. Właśnie, tu też muszę zrobić jakąś taką wanienkę na expa, czy coś ten deseń. Znaczy ja wiem, że to się da zrobić, tylko nie wiem, jak wydobywać jeszcze na razie z tego, ale mniejsza. Tak, to zasysa rzeczy z tego, z... no... ze skrzynki. To też ogólnie, a to tylko loot bugi, nie? To w ogóle jest taka przepaść, kurde, straszna trochę. O, dobra, już nie ma przepaści, strasznie trochę. Jest mniej straszna. I tu jest drawer controller. On musi być bezpośrednio przyłączony do skrzynek. Tu oczywiście nie wypusta, tada, nie, bo są nasze obrócone. On musi być podłączony do skrzynek i on automatycznie sortuje, nie? I on tu stakuje wszystkie rzeczy. Na przykład mamy strzał. 19 staków, to jest, wyobraźcie sobie, ile strzał. 2 złote jabłka, ileś tam czegoś, ileś czegoś. I co mnie najbardziej interesuje, esencji dużo. Niestety mi się Infusion Crystal skończył, więc będę musiał to jakoś przesiać ręcznie. No ale nic to. Aha, dobra, już wiem, po co tam byłem. Byłem przekonwertować tamte rzeczy. I to ogólnie działa na prąd. Nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie? Nie pamiętam. Chyba nie, chyba to robię na własną rękę, mi się zdaje. Tak, ja to robię na własną rękę. A, myślę, że wam to pokazałem. Tu jest taki automatyczny crafter, który można przetrzymywać dużo przepisów. I tyle by to było. I on zbiera tam wszystko, co mu się da, no i jak znajdzie parę, to daje przepis i na wyjście daje, nie? Także bardzo, bardzo spoko. Dobra, tu mi się już porobiło trochę, tu jeszcze możemy dać, tak, stąd mi daje węgla, to wam pokazywałem chyba, tak. Nie, wam ostatnio pokazywałem tutaj, to, nie, to wam, to pokazywałem, no dobrze, dobra. A, oddawaj to. Dobra, trudno, potem to wezmę jakieś sprzątne. Tu możemy sobie węgiel wsadzić, to już dziwicie zresztą, bo ja wam pokazuję takie rzeczy, które wy ogarniacie przecież, nie? No właśnie, dobra, gunpowder sobie strzelę. I teraz tak, blok, potrzebujemy jeden. I tutaj jakiś steel, jest, 8 steel, no to super. I teraz patrzcie, tak się robi heavy sieve'a. Pewno większość z was wie, jak się robi heavy sieve'a, no ale może są tacy, którzy nie wiedzą. I ja im teraz to pokażę. Dobra, mamy, o, wyrzuciliśmy niepotrzebnie to, dobra, mniejsza. Zbieramy, tak? Heavy sieve'a robi się tam po prostu tak, daję jednego tutaj. Tu się go otacza kryształkami, czyli z tymi szybami, a tu daję po jednej stali. I teraz tak, jeszcze jedną rzeczą, którą tu mam, kurde, mam nadzieję, że to mi nie zginęło. Ogólnie no, mam 6 diamentów, fajnie, co? Szybko się tam
z jednego tego gówna, o, z tego główienka jednego tak się robi. I pokażę wam mój zamysł, co mam zamiar zrobić. I tak, tutaj będą ciężkie siewy. Każdy ma innego mesza. Ten ma mesza stringowego, ten ma flint, czyli to jest krzemiennego, ten ma żelaznego, a ten ma diamentowego. Innych meszy chyba nie ma. I w każdym razie co to zamierzam robić? Zamierzam robić tutaj takie rzeczy, bo tu tylko wchodzą skompresowane rzeczy, więc tutaj gdzieś będą dochodziły tu ogólnie. Tą całą machinerię przestawię tutaj i może z drugiej strony poprzestawiam inne machinerie, które będą mi inne rzeczy robiły. W każdym razie, tu te wszystkie machinerie będą się do takiego craftera jednego pojedynczego skupiały. I który ten crafter będzie kompresował wszystkie rzeczy, no wiecie, tam 9 na 9, tam takich samych rzeczy i on będzie skompresowane. To będzie się przechowywało teraz w takich skrzyneczkach. Z tych skrzyneczek będzie brane cokolwiek do któregokolwiek z tych rzeczy, nie? No w końcu się zdarzy taka sytuacja prawdopodobnie, że... No, że wszystko musi przejść przez wszystko. Znaczy może to nie będzie tak, że na pewno przejdzie, no ale jest duża szansa, że tak się stanie. I wtedy to będzie się do tej beczułki robiło. A, no i teraz... Beczułki, to nie jest beczułka, tylko to jest skrzyneczka. No i teraz, tutaj będzie... Do tego craftera kolejnego będzie transfer node, który będzie odseparowywał tylko takie metale. On będzie je łączył i dawał dalej do pieca, a reszta pójdzie gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie, gdzieś zrobię magazyn. Prawdopodobnie magazyn będzie gdzieś ku górze rozciągnięty. Zobaczymy. No w każdym razie tak to wszystko wygląda. Możecie napisać, jak wam się podoba ten plan. No i dzisiaj właśnie chciałem tym zająć, żeby to wszystko ładnie porobić. Więc dobra, więc co dzisiaj teraz zróbmy. A żeby to zrobić, to ja w sumie już nie potrzebuję tu nic, to wszystko muszę poodłączać. Piesek, nie szczekaj. Więc uwaga, akcja demonty, rezerwacja! Co? Czy ja mam w ogóle tyle miejsca, ej, na demontaż, halo. Na demontaż mogę nie mieć tyle miejsca. Dobra, pozwijam wszystko na razie. No, teraz powinienem mieć duże miejsca. Dobra, i ściągamy to wszystko. Tak, oddawaj mi to, oddawaj wszystko. Już nie będzie siania, kurde, fermentu. O nie, o nie. I forgot the one thing. To why? Nie no, trzeba tutaj wszystko pochować jeszcze raz. Tu mi się zwykły siew zrobił. Kiedy piesek nie strasznie, myślałem, że tam coś się... A, trzeba to opróżnić, to wywalić. Ojej! Zapałem obydwa? Ej, nie! No nie gadaj! O fucking shit. Jeden crusher mi spierdzielił. Chyba, że ja go wcześniej... Dobra, mam nadzieję, że go wcześniej tam gdzieś schowałem, bo jak mi uciekł, to będę smutny. On co tu pali? On pali różne rzeczy. Możesz przestać palić. Nie możesz przestać palić, bo... A, za dużo itemków. No i niedługo właśnie, zobaczcie, się będziemy przerzucali na... Okej, czekajcie, zacznę, czy mam tu crashę. Crusher. Dobra, jeden crusher tu jest, którego przed chwilą zostawiłem. Jest drugi, uff. Chwała nosowi, kurde. Dobra, lecimy. Tu wszystko kładziemy do tego. Okej, okay, mamy wszystko pięknie. Okej, okay, teraz pytanie. Czy jak ja to zrobię w ten sposób? Nie wiem, bo tu pod spodem też są. O, widzicie? Tylko ja mam nadzieję, że to mi nie zniknie. Uwaga. Test. Dobra, nie zniknęło. Supi. Więc możemy tu spokojno teraz. Nie zniknęło. No, upewnijmy się, że to nie zniknęło. Nie da się upewnić. Nie, to by było widać, o, w tym miejscu, że to pęknęło. Dobra, mamy familiadę. Można to wziąć? Można, dziękuję. I teraz tak, trzeba zrobić znowu teraz tutaj te rzeczy. Czekajcie, ja to szukam. Tak, mam sagmila, mam nawet dwa sagmile. Jak pięknie, okej, okay, to potrzebuję. I tych moich crusherów pięknych, okej. Okay. Monster crusher, muncher. Dobra, mam crushery. Czy drugi cobblestone generator będzie potrzebny? Chyba nie. Z alloy smelter to ja w sumie też nie potrzebuję na razie tego, bo nie będę tu nic przetapiał, tylko w hucie. Okej. Okay. Okej, okay, supi, wszystko wygląda świetnie. Oddaj mi kilofa, dzięki. A, wszystko wygląda świetnie. Teraz tylko będziemy potrzebowali, no właśnie, będziemy potrzebowali dużo, ale to dużo tych... płaskich rzeczy. O, takich, o, transfer nodów, właśnie, tego słowa mi było brak. Więc zróbmy tak, cobblestone generator, tier pierwszy. Tak, jak tu będzie ściana, załóżmy. Albo nie będzie, to będzie ściana, o, proszę bardzo. Tu musi być tier pierwszy, okej. Postawmy to. To natomiast musi iść do...
do Crusherka. Okej, okay, on jeszcze ma resztki swojej energii. To może być na tym. No właśnie, co te, to teraz? Teraz musimy no, porobić trochę tych innych jeszcze płaskich rzeczy. Tylko ja nie wiem, ile będę tych płaskich potrzebował. Zrobię sobie na razie połowę tego, czyli 3. A w zasadzie jeden bym potrzebował, kurde, bo to rzeczywiście... No nie ma, a spaliłem. Trudno się robi, kurde. Panie prezes. Lecimy. Tak, robimy to. Robimy to. To pięknie. Piękne robienie tego i tego. Dobra, to się tu robi. To. Ale co? Teraz trzeba jakoś to połączyć. No właśnie. Ej, ja dam to na tym. W sumie to nie będzie takie chyba głupie aż tak bardzo. Może i będzie to głupie? Nie będzie głupie. Będzie chyba nawet lepszym pomysłem. Dobra, więc robimy tak. Tu od góry jednego Sagmila. Okej, okay, Sagmil coś tam robi. O, ej, on jeszcze miał koal. Koala. Teraz to wszystko powinno iść do... Tu się kończy bateria? Nie, tu się skończyła bateria. No właśnie. Trzeba teraz wszystko połączyć najpierw jeszcze z główną osią. Ej, skończył tu się ten? Lel, to nie jest za zabawa, to ambicje się bawią. Musimy po... Tu jeszcze miałem dwa, super. Super logistyka, Dariuszku. Tak możecie mi napisać, kurde, w komentarzach. Super logistyka, Dariusz. Będę wiedział, że coś spieprzyłem. Ej, pytanko, czekajcie. Gdzie ja pozostawiłem? Oczywiście mój piękny burdel na kółkach. Gdzie są kable? Ja mam je przy sobie, no to prawdy. Czemu nic nie piszecie? Czemu nic nie mówicie, że mam takie tu rzeczy? Okej. Okay. Także musimy teraz tu... No właśnie, to jest ten problem. Tego tutaj nigdy nie ma. Tu jest cała ta... Skopmy to tak. Okej, okay, teraz to pójdzie ten deseń. O, czy pójdzie, czy nie pójdzie, to jest pytanie. Dobra, pójdzie jak zrobię ryzyk fizyk. Dawaj, ryzyk fizyk. O, jest to zrobione, tylko teraz tu nie wyskoczę. A, pomocy! Człowiek utkłem po mózg. Muszę niestety schodki zrobić. Okej. Okay. No nie. Ej, to może sobie zrobić taki ten, ze szkła, że było pokazane, że tu jest kanał, kurde, ten. A nieważne, to później trzeba będzie budować na razie. Olejmy te tematy. Dobra, skontynuujmy tworzenie tego. Okej, okay, to jest wszystko podłączone do sieci. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, mamy to z głowy. W takim razie tam zabudujmy te rzeczy, które przed chwilą tam spieprzyliśmy. Począłem by nie i tak tu. Dobra, to wszystko śmiga, jak powinno. No i teraz rzecz jedna. To wszystko trzeba będzie jakiegoś kreta. Czekajcie, co my tu mamy? Mamy Dusta, mamy piach i mamy piacho Gravel. I teraz tak. Tu w zasadzie powinien być ten. No, więc ten. No, ja wam mówię ten, aby nie wiecie, o co chodzi, nie? Chodzi mi o ten crafter, do którego de facto też trzeba będzie poprowadzić ten. No, więc wam pokażę, jak to się robi, bo ja chyba nie pokazywałem, prawda? Prawda. Dobra, więc bierzemy tak. Dobra, oddaj mi to. Bierzemy to, bierzemy ingoty i bierzemy... No zresztą tego mam dużo. Zobaczcie, ile mam, kurde, block of iron, nie? I tu pewnie też jakiś block of iron się pojawi, a może jednak się nie pojawi. No mniejsza. W każdym razie. Mam dużo generatorów, w ogóle się narobiło. O, tu jest jeszcze kolejnych 15 blok, czyli mam w sumie 35 block of iron, nie? To całkiem... No chyba pokaźna liczba. No myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Znaczy nie jesteście taką liczbą. No to jest słabiak, tak słaba liczba! Nieważne. Czy mam zrobić dwa? No dobra, może się przydadzą, mniejsza. Ja potrzebuję tak, jeszcze crafting table. Oj, tu się zaczyna, kurde, chyba problem. Bo ja, o ile dobrze pamiętam, dobra, mam to, ale nie mam tyle drewna, przez co będę musiał. Tu mam jeszcze alloy smelter, okej, tego nie potrzebuję. Czy ja tu mam drewna? Nie, tu nie mam drewna, tu też całe zero.
No i taki problem, że tu też kurde całe zero drewna. I to jest ból. Ja powinien to wyciągnąć w górę do magazynu gdzieś to dodać jeszcze, bo naprawdę nie chcę się tam teraz chodzić. Nie, tu muszą pójść teleporty. Ja wiem, jak się robi teleporty. Mi ludzie pisaliście, że tak się robi teleporty. Tylko że problem jest taki, że ja na razie nie mam żadnego Endermana zabitego. Muszę sobie zrobić miejsce na Endermany. No to naprawdę byłoby spoko opcją. Dobra, chciałem drewno iść. Po drewno znaczy się. Chciałem kurze gówno, halo. Manure to się nazywa. Manure. Dobra, mam manure. Manure, tu nie mam manure. Tu jest 6 manure. Tu jest manure 2. Muszę w ogóle klatki z kurczakami też zrobić. Okej, to 8. Mam 16. Spoczni. Zobaczmy, jak to tam teraz wygląda. Nie, tam coś drewna powinno być. Ej! Co to za jakiś dziwny? Ej! Co ja chciałem? Nic tam nie ma. A nie, nic nie widziałem. Zobaczmy, ile też jeszcze jest tych. 24 staki, kurde, Minko Essence'a, nie? Nie, to nie jest Minko, to jest Inferium Essence. Minko było w innych modach. Dobra. Ej, brakuje mi żarcia. Czy ja mam to żarcie? Nie mam żarcie, dobra. Na szczęście nie potrzebuję. O, i to jest ten problem, kurde, że co się dzieje właśnie z tym, z Oakwoodem. Że takie, kurde, dziwne klocki się tu dzieją. Ile ma? 49 drewien, całkiem spoko. Ej. Nie rozumiem, dlaczego coś tam się drewno dostało. No, nieważne. Nie to jest teraz najważniejsze. Ej, dlatego, że tu się... Ha! Ej, to nie jest za zabawa, tam się widzę podziała. Dobra, mamy dużo... Dużo drewna, będziemy mogli porobić kraftierki. Kraftierki, my friendki. Tylko musimy tam najpierw dojść oczywiście, bo nasza postać się ślema zaruje. To będę musiał przenieść ogólnie, bo tu jest straszne miejsce, jak będę chciał to z tamtym połączyć, chyba że pójdę jakoś tu rurami tędy się przycisnę. Ale to było trochę głupie. No ale no, wiecie, coś co będzie działało, coś co wygląda głupie, ale działa, znaczy to nie jest głupie, czy jak to tam mówię. Tak mi każą mówić, także tak powtarzam. Okej, okay, zjedzmy. I bierzmy się do roboty, nie ma co się opierdzielać. Trochę drewna. Tyle powinno starczyć. I crafterów. Potrzebujemy 6. Okej, okay, mamy 6. Tych też potrzebujemy 6 w sumie. A mamy więcej. Okej, okay, nic nie szkodzi. I teraz potrzebujemy tak. Crafter. Mamy crafter. Pykamy crafter. Crafter tier 2. No, no i się robi bardzo prosto. W zasadzie... Kolejna iteracja tego, tylko zamiast machine frame'a jest ten. No to nie jest trudne w zrobieniu, także zarąbiście. I teraz zróbmy to tak. Postawmy go może tutaj. I podłączmy go do sieci. Czy on przyjmuje taki prąd? Ależ owszem, dobra. Teraz trzeba to łącznie zrobić. Weźmiemy po jednym. A, już tego nie odłożymy, dobra. Tak, jeszcze jednego dusta. O, widzicie, już to nie łącznie zrobiłem. Mniejsza. I tak, recepta, jaką potrzebujemy. Musimy zrobić z tego, o, kompresor. I teraz tylko tak, trzeba to pomyśleć. Result of crafting operation will go output buffer. Open manual. O, to możemy sobie styl zrobić, no mniejsza. Output buffer, stay in input buffer, czyli tutaj. A tutaj result of crafting operator will go output buffer, but remaining items like buckets will stay input. Ok, czyli tu jest output w tym miejscu. Teraz pytanie, co my potrzebujemy? Ok, najpierw to zniszczmy, bo popełniłem błąd. Ok, robimy to w ten sposób i tu jeszcze raz. Okej, okay, on teraz przenosi drogą kropelkową te rzeczy. I teraz trzeba, no oczywiście nie wyłączyłem Origina i teraz pięknie się wszystko robi. Okej, okay, ale nie o tym mowa. Chciałem jeszcze, potrzebuję młotka, żeby zobaczyć, czy śrubokręta, kurde. Gdzieś miałem taki śruborek jeszcze, czy wręcz nawet, o, wręcz. Wręcz, chyba coś takiego jest, coś takiego, zwykły wręcz. Kurde, wyłącz się! Ja tu próbuję przegadać cię, a ty tu mi takie rzeczy. Dobra, pykamy te. Pyk. Ej, pyk powiedziałem, to dziękuję. I teraz tak, lecimy. No, ach. Ktoś się nie może zdecydować, czy gra FIFA, czy nie. No,
Aha, czyli nie pokażę. Czyli to jednak śrubokrętem chyba trzeba zrobić. Open manual. Zobaczmy, czy gdzieś to pokazują. No nie, nigdzie nie pokazują. Kurde, screwdriver, stref. Screwdriver się robi za pomocą... No i tak muszę iść, kurde, do mojego craftera. Supi! Zupa! Zupa! Tutaj, dobra, więc robimy tak i robimy to w ten sposób, że tak. O, proszę bardzo, mamy screwdriver. I dawaj, szybko, żeby to zadziałało. Halo. No nie działa, nawet z shiftem. Kurde, ja nie wiem jak to... Gdzie tu strony zobaczyć? Jak wiecie, czy to się robiło, to napiszcie. Może tym młotkiem rzeczywiście. Nie no, młotkiem się chyba tylko obracało. O! Och, kichnąłem, przepraszam. Ach, dobrze, że udało mi się to stłumić mniej więcej w sobie. Nie, trzeba trochę rzeczy poddawać, bo tyle tego nie potrzebujemy. No i oczywiście oddałem gravel. Nie, no tu jeden, okej. Okay. To supi. No dobra, trudno. Trzeba to jakoś w takim razie wydostać. I z tego zróbmy taką... A to co? Aha, bo tu miał być crafter. Ha! Ale to też może być w sumie. Dobra. A może nie? Może rzeczywiście tam będzie lepszy. Ej, to jest myśl. Ale nie, bo to jest... Dobra, to nie jest wcale myśl. Bo tu i tak musi być blisko prądu. Chociaż mógłbym tam pociągnąć, ale czy jest sens? Jak już będzie. No i przeklikało mi się dwa razy przypadkiem. Okej, okay, mamy compressed to. Teraz compressed this shit. No właśnie, niech. To ma być tu czy na incie? Dobra, na exchange'u. Apply. Teraz zobaczmy jak to działa w ten sposób, że... Naprawdę nie mogę tego zniszczyć? Mogę, ej, to tak się niszczy, lel. To już nie wiedzieć o takich rzeczy. Ale my tu nie odwiedzenia, tylko od, może właśnie od w ten sposób, albo od spodu jeszcze dopuszczę, no dobra, na razie niech będzie tutaj. A więc oczywiście, dlaczego byś miał, Dariuszku, wziąć, kurde, jakieś, nie wiem, coś, co się może przydać do tego, może jakieś, nie wiem, rurki transportowe? No, rzeczywiście, głupi Dariuszek nie pomyślał. No, tu ma rurki transportowe, no i oczywiście, czemu tam? Nie wie nikt. Okej, okay, mamy to. Teraz zajmę spokojnie tutaj. I czy tu coś idzie? Zobaczmy. Tak, idą tutaj. Okej, okay, okej, okay, bardzo dobrze. I one tylko idą z inputa. Ej, dobra, czy moment. A, to już przesiewa automatycznie! Wow! O panie! Kurde, ja mówię, gdzie to podziało? A to takie tu już rzeczy potrafi robić. Dobra. Super, bardzo mnie to kurde cieszy. Mamy skompresowane i to się wszystko ładnie... Ja to też wolniej chyba trwa, no ale na pewno szybciej niż ten. I to teraz wszystko leci w to miejsce. Bardzo pięknie, dobra. Bardzo mnie to cieszy. Tylko mam pewne obawy teraz w tym momencie, czy to na pewno tak ma działać. Bo teraz to chcąc, nie chcąc stakuje... O nie! Super, o to mi chodziło na pewno. Bo to chcąc, nie chcąc stakuje, kurde, w jednym miejscu tylko. Ja miałem nadzieję, że to się porozluźnia i na wszystkie pójdzie. A, bo tak, to takie budowanie nie ma żadnego sensu. Bym wtedy musiał zrobić każdą oddzielną i każdy... Kurcze, naprawdę? Trzeba jakąś selekcję lepszą chyba zrobić. Dobra, jak to jest daleko? 7. Ej, to strasznie wolno robi, naprawdę. Będę musiał coś pododawać. Albo double crusher. Okej, to zrobiło i gdzie to pójdzie? Który mi to będzie teraz to obrabiał? Ten, co będzie najbliżej? Bo to już tu jest. Okej, poszło do tego. No czyli to coś jednak jakoś działa. No dobra, zobaczymy jak to będzie w praniu. I teraz pytanie, jak to zrobimy w ten sposób. Skończyły mi się? No nie gadajcie. Le, skończyły mi się, no niedobrze. Bo tu nie o to chodziło.
Czy ja mogę jakoś tym rurką zabronić ci się tam łączyć, to by było zarąbiście, ale chyba się nie da. Zróbmy szybko jeszcze transfer. Niepotrzebnie wszystkie tak spłaszczałem, ej, bo to naprawdę... Ej, transfer chciałem. A nie... transfer. Transfer, bardzo ładnie. Potrzebujemy tak, to i tu trzeba zrobić stone, czyli zwykły stone. Okej, okay, zwykły stone miałem chyba tutaj, tak jest. To też się przyda. O, tam jakiś piesek nawet szczeka. I tutaj jeszcze skrzyneczka, bardzo ładnie. No i ja poproszę mi porobić transport pipę, razy 4 nawet może być. Dlaczegożby nie. Teraz tak. Jak to będzie w ten sposób, to będzie... Nie, całkiem chyba dobrze. Okej. Okay. Tu dodaję niby piasku. A, bo ja to nie mam jeszcze zrobionego na piasek, jak to wygląda. To szybko, szybko. Gdzie jest piach? Ale mam pewne takie myśli, że jednak będzie trzeba więcej tego wszystkiego zbudować, bo to chyba nie daje rady, nie jest takie, jak myślałem, że będzie, takie, no nie wiem, szybkie. Dobra, o, zresztą już samą piachu dodało. Teraz tak, tu jest wszystko na X, więc robimy tak, X, jedziemy. A, i flinta jeszcze dodało, no, trzeba będzie odciągać flinta, kurde, w taki sposób. Czy ja co jest flint jakiegoś, żeby to wyrzucało? Compressed flint. Dobra, niech będzie. Tego flinta też tu selekcjonuję. Albo nie, inaczej zrobimy. Tu po prostu dodamy item, item frame'a. Żeby tego flinta dla mnie nie zasysał. A potem się odejście resztę. Tu jest item frame, dobra. Pyk, podwójeczko. No i super, nie ma flinta. Tu jest flint. I tutaj zrobimy tutaj na blacklist. Ok. Na blackliście jest. Cześć piesku. Na blackliście i to dajemy w to miejsce. O, i teraz nie będzie w ogóle, jak zobaczycie sobie tutaj, nie, teraz to nie pokażę. To nie na to, że to przerabiać w ogóle, to jest za szybkie. Coś na diamentowym przesało, nie przesiało. A czego to nie zbiera, to mnie ciekawi tylko. Czy tu coś się zbiera? Tak, gunpowder. I to jest to, że ono szuka, gdzie to ma wyrzucić, nie, to też jest trochę głupie. Bo on każdą kolejną rzecz, kurde, sprawdza i patrzy, gdzie to ma się przerzucić. No to jest takie trochę śmieszne. Okej, tu się wszystko kompresuje. Strasznie wolno idzie, naprawdę. Ja to będę musiał pododawać jakieś ten. Myślałem, że to będzie tak. O! Pyk! Więc ja to będę musiał się tu rozszerzyć i porobić trochę tych. No nic, ale to jest to już nie na dzisiejszy odcinek. Tylko na przyszłe. Jeszcze zobaczmy tylko, jak tam wygląda wszystko przy mobgrinderze. Jakie obce, kurde. Czy tam jakieś enderperły? Ale to też strasznie nie wyrabia. Te książki zasrane, które to blokują. Jeszcze potrzebuję to zrobić jedno to, nawet będę mógł to zrobić, okej. Więc ej, ujej! Chciałeś mi drzewa zabrać? Ja to jeszcze muszę zrobić jedną tą, półeczkę co najmniej. Więc zróbmy tak. Co? A, dobrze zrobiłem, okej, nieważne. Okej, okay, pyk, to się wyrzuci i tu drawer upa machnie. Okej, okay, super. Co tam skwierczysz? Dobra. Będę sobie dużo pozbierać? O, dużo nie pozbierałem, okej. Okay. Ile mam tego gunpowderu? 21, naprawdę. To muszę tego luta przerzucić, bo to naprawdę dużo... Ej, to z czym się zapchało? Tym? Dlaczego? Bo to już jest pełne. Dlaczego tego nie przerabia w takim razie? Halo. Nie potrafisz tego przerobić? Czy co? Trzymaj to w inter. Jak te... No co jest z tym nie tak?
To też potrzebuje wolnych przestrzeni, żeby zrobić. Ej, no halo. No proszę się zrobić, co tu się dzieje? Co się popsuło z tymi? Bo to są same takie same, nie? No, no tak, no inaczej nie da rady. Halo, proszę. On tu activate. No tak było, nie? No właśnie. Proszę się tu craftować. Czemu to się nie craftuje? Dobra, jeszcze w razie co, dodam jeszcze jeden. Scene input buffer. Ok, apply. No niech nie kule biją, no. A, i zassało teraz pewnie. Ej, no pliska, powiedz, że zassało. Uff, ale się obstrałem, ty. Dobra. Jeszcze raz stawiamy. O, kurde, ale mnie to denerwuje. No jest niby dobrze, czemu to się nie robi? Oszukuję, no dobra, to jest rozprawka na inny moment, a nie teraz. I to był Andrzej w tym odcinku, tam działa ta automatyczna siewarnia, która jakby nie powiedzieć, no trochę się zawiodłem. Myślałem, że to będzie jakoś bardziej dynamiczne, no tylko dlatego w zasadzie prawdopodobnie, że mi się skończyło. No, powiedzcie, co się skończyło. Skończyły mi się te. No, dalej, powiedzcie, pliska. No, mam nie do. Nie ten. Nie mam nadmiaru rzeczy, które tworzę. O, coś takiego. Wiecie, o co chodzi. No, w każdym razie muszę to naprawić. I tym się prawdopodobnie zajmę między odcinkami, że porobię, wiecie, więcej tu tych crasherów i tak dalej, bo to jednak. No, potrzeba trochę więcej, bo zobaczcie, tu w zasadzie stoi robota, tu też stoi. Myślałem, że to będzie szybciej. Tu wszystko. O, tu wszystko też jest pozasysane. I tu się wszystko powoli odkłada. I w zasadzie możemy jeszcze tylko wam pokażę, jak to później ma wyglądać. Może wam nie pokażę teraz, bo nie mam filtra. Ale w sumie ten filtr mogę na szybko zrobić. Dobra, więc wam pokażę je. Filtr. No nie mam filtra. Filtr. Coś takiego się robi z patyków i takich rzeczy. Dobra, mamy patyki. Ale to muszę pozjmować. Oczywiście wziąłem coś, co. Jeżeli wyjąłem coś, co mi będzie potrzebne, ale. To tam o to dba. Patyki to i pajęczonka. Pajęczonka. Czyżbym całą pajęczonkę zabrał na dół? Nie, mam tą pajęczonkę. Uff, już się wystraszyłem. Co będziecie brzydziej obsrałem. Dobra, weźmy wszystkie, zróbmy. I teraz tak. Musimy powkładać z jednego, z każdego. Z... Creeper! Tam nie możesz! Uciekaj! Dobra. Bo naprawdę nie chcę tego stracić w tym momencie. Dlaczego nie sprawdziłem tego wcześniej? F7. No ty tu serio taki jeden kwadracik? No, nie, to się zrespie. O, tam jest więcej kwadracików. No właśnie, to jest dobrze. Okej. Pozbierajmy z każdego po jednym. Z tego i z tego. I jeszcze tutaj lead ore. Okej. I teraz jedziemy z koksem. Bierzemy filtr. I robimy white listę. Pięknie. Dobra, i teraz. Jeśli nie myli pamięć, tak, to jest na obydwóch. I teraz weźmy tak. Pod piątką dajmy. I szybko wpakujmy tą white listę. Ok, to jest white lista, działa. A z drugiej bajki, albo nawet tutaj, damy to, tylko że to będzie na black liście, żeby tego nie brało. I to, albo nawet tutaj, bo to miało iść chyba do góry, prawda? Aha, a nie, mam, ok, już myślałem, że nie mam. Tak, tu kładziemy, że brzydko. Ok, i to działa. Odkładamy to do skrzyń. Wszystko nawet. I to powinno teraz iść do... No i odłożyłem rurki, naprawdę. Niech nie dunder świśnie. Tak, rureczka. Piesek tu szczeka do ściany, co on zgłupiał, czy co? W ten sposób. I teraz wchodzimy oczywiście receptki.
i że ma zostać w... Niech będzie w Ext. Tutaj kolejna receptka. Czemu to się nie chce? Halo? Okej, okay, w Ext i tak dalej. No i to trzeba będzie potem uruchomić, nie? Apply i tak w kółko Macieju. Aż to się nie wykończy. Co mogę sobie tu też, mogę zostawić w sumie po jednym tam pokazać, jak to... Uff, już myślałem, że coś tu strzeliłem. Dobra, kładziemy to. Kolejna recepta. Apply. Kolejna recepta. Apply, okej. Okay. Kolejna recepta, trzeba zmienić tutaj. Apply. Kolejna recepta i... Apply, okej. Okay. To się powinno teraz dobrze móc robić i raczej się będzie dobrze robiło. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze tylko to podłączę. Oczywiście wam bardzo dziękuję za oglądanie. I co, mam nadzieję, że widzimy się w tym odcinku. W ogóle piszcie, czy chcecie jeszcze, żebym tę serię kontynuował, czy wam się podoba, czy też nie, bo właśnie nie wiem, czy są ludzie, którzy to oglądają. No chyba tak, no ja myślę, że tu raczej wszyscy oglądają. To nie? No, tego się trzymajmy. Dobra, więc dzięki serdecznie za oglądanie i trzymajcie się. Strzałeczka!